Mamy dzisiaj niedzielę, a to oznacza że to jest drugi odcinek. Z Daily na moim kanale, dzisiaj pokażę Wam największe zimowe plotki transferowe w FIFA 21. Oczywiście nie zapomnijcie stać łapki w górę. Fajnie jakbyś tak wbił tej stołapek w górę. Nie zapomnijcie także zostać suba na tym kanale, a teraz nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. A pierwszą plotką transferową w tym odcinku jest Samuel Umtiti. Jak dobrze wiemy, Francuz średnio sobie radzi w nie przez kontuzję, także nie jest to ten sam środkowy obrońca, co pamiętamy za czasów, nie wiem. Mundialu, czy także właśnie sezonu, kiedy właśnie on dopiero co dołączał do FC Barcelony I dużo mówi się o tym, że Umtiti ma odejść do Ligi Angielskiej, gdyż w Barcelonie nie ma czego on już po prostu szukać, gdyż klub musi sprzedać teraz wielu zawodników, mówią oni mają bardzo duże problemy finansowe, a Umtiti tak naprawdę tylko blokuje wszystko tymi swoimi pensjami i tak dalej. I klubem, który chciałby zakupić Francuza jest Everton. Jak wiemy Everton to taki klub, który z początku sezonu miał naprawdę bardzo dobry start. Jest tam m.in. Hames, tak dalej, zawodników pewnie znacie. I właśnie chcieliby kupić Umtiti'ego, który miałby się odbudować w lidze angielskiej, ale oczywiście wiemy, że dokąd Umtiti nie zrobi sobie operacji tego kolana, to będzie cały czas miał przerwy od gry i tak dalej. Teraz słyszeliśmy, że może on tylko zagrać maksymalnie 3 mecze pod rząd i będzie musiał pauzować, ale myślę, że taki transfer jest jak najbardziej możliwy. Jego szanse oceniam na jakieś, nie wiem, 60-50%. Szkoda, że ten piłkarz się bardziej nie rozwinął w swojej karierze, no ale tak już może musiało być. No i możliwe, że Umdity jeszcze podczas siłowego okienka zmieni klub. Następnym zawodnikiem w tym odcinku jest Sami Kedira. Jak dobrze wiemy, Niemiec wy drużynie z Turynu radzi sobie tak sobie, Pirlo za bardzo nie widzi go w swoim składzie i wiemy, że od dawna się mówi o tym, że ma po prostu Kadira, ma się opuścić swój obecny klub. Ale także powiedział Kedira, że jego marzeniem jest zagranie w Premier League i tutaj tak samo jak w przypadku Unity, to właśnie Everton ma się zgłosić po tego zawodnika. Cena za ten transfer nie jest znana, ale jeszcze podczas zimy jest bardzo możliwe, że piłkarz ten zmieni swój klub. Gdyż właśnie Kedira sam zadeklarował, że chce odejść z klubu jeszcze zimą, a klub musi być z Ligi Angielskiej, jeżeli miałby do niego przejść, czy Kedira byłby ważnym yy, tutaj właśnie zawodnikiem Evertonu? Myślę, że tak, gdyż, gdyż jest to jednak to doświadczenie. Wiemy, że Kedira grał w no, największych klubach oczywiście w Europie i myślę, że w takim Evertonie dałby dużo pewnej świeżości i jakości, tym bardziej temu zespołowi, który będzie się bił myśleć o europejskie puchary w tym roku, no ale jak to będzie zobaczymy, a według mnie taki transfer byłby jak najbardziej ciekawy. I czas tak kolejną sagę transferową związaną z Sancho. Sancho jak wiemy chce jak... Najszybciej opuścić Borussia Dortmund. Chce on wrócić do swojego kraju i grać w jakimś klubie z Premier League. I klubem, który chce zakupić, właśnie Sancho jest Manchester City. Jak wiemy, City ma ostatnio bardzo duże problemy w lidze angielskiej. Nie wygrywa on meczy pomimo takiego drogiego składu. A wiemy, że także mają potwornie duży budżet transferowy. I to właśnie Sancho miałby tutaj odświeżyć atak drużyny z Manchesteru. I myślę, że taka, taki transfer byłby bardzo ciekawy i bardzo możliwy. Lecz od tego zawodnika będzie się jeszcze bił oczywiście, Manchester United. No ale czy uda mi się go kupić? Wątpię. Tym bardziej myślę, że Sancho nie będzie chciał grać w Lidze Europy, tak miałby przejść podczas zimy i będzie on chciał myślę, zostać w Lidze Mistrzów. I to może być to, co może zmienić jego decyzję, co ze zmianą klubu podczas właśnie Simy. Manchester City chce za tego zawodnika dać te bardzo grube pieniądze, bo to jest ponad nawet jego wartość rynkową, więc myśl, grubo ponad oczywiście jego wartość rynkową. i myślę, że taki transfer byłby bardzo ciekawy i do samej Premier League dałby kolejnego świetnego zawodnika. A co wy sądzicie o takim potencjalnym transferze? Napiszcie w komentarzu. I kolejnym transferem w tym odcinku jest transfer Davida Alaby do Chelsea. Jak wiemy Bayern Monachium to jest bardzo teraz odmocniona drużyna, na każdą pozycję jest wiele zawodników i powoli Dawid Alaba wiemy jest teraz starszy i będzie on szukał ucieczki z tego klubu, gdyż wiemy, że na jego opozycji jest, jest oczywiście Hernandez, jest Sylle, jest wiele innych świetnych środkowych obrońców i myślę, że Alaba będzie chciał zmienić teraz klub i klubem, który będzie chciał kupić zawodnika z Austrii jest Chelsea. Jak wiemy Chelsea też bardzo tutaj robi dobre transfery w ostatnim czasie i myślę, że na pozycję SO Alaba byłby naprawdę bardzo dobrym zawodnikiem, gdyż wiemy, że Chelsea obrona jest dobra, ale myślę, że taki doświadczony zawodnik oraz bardzo dobry jak Alaba bardzo by jeszcze mógł podnieść do góry tą obronę. Prawdopodobnie grałby on dalej jako stopper, a nie jako lewy obrońca w tym klubie i cały czas uważam, że byłby to transfer jak najbardziej na plus. Czytając różne media to szansa ten transfer oceniam nawet na jakieś 60-70%, gdyż naprawdę jest bardzo dużo negocjacji pomiędzy Chelsea a Bayernem Monachium. I co? No i miejmy nadzieję, że takiego transferu dojdzie oczywiście dla kibiców Chelsea, a dla kibiców Bayernu. To jeżeli jest sąd tej kibica Bayernu niech napiszą, czy chcą, żeby Alaba odchodził. I co? I przechodzimy już do ostatniego zawodnika w tym odcinku. I czas teraz na bardzo możliwy transfer Messiego. Jak wiemy, Messi już latem chciał odejść z FC Barcelony, gdyż wiemy, no klub upada w dół. Messi czuje się obarczony winą, gdyż zawsze na nim pokładane jest największe nadzieje, i chce on odejść z Barcelony. Tym bardziej, że naprawdę prawdopodobnie będzie mu musiała go sprzedać, gdyż bardzo on dużo blokuje budżetu, budżetu dla tego klubu. A jak wiemy, no Barcelona to już są nie patrząc, bankruci ten klub, który tylko coraz bardziej bankrutuje, a bardzo szkoda, gdyż jest to klub z dużą historią. Bardzo naprawdę, odkąd ja oglądam piłkę nożną, Barcona była potęgą w Europie, szkoda, że teraz to wygląda, jak wygląda. I wiemy jeszcze ostatnio, jeszcze Neymar sam to zadeklarował, że w przyszłym roku zagra z Messim. a wiemy, że raczej, że Barcona go kupiła, to musieliby chyba wszystkich sprzedać i grać tylko dwoma zawodnikami, jakim jest Messi i Neymar, a to jest oczywiście niemożliwe. I możliwe, że jeszcze podczas zimy ten transfer zostanie już zaklepany, a od lata będzie Messi grał już w Paris Saint-Germain, a tej to bardziej ty jako plotkę transferową niż prawdziwy transfer. No, ale wiemy, że to jest bardzo możliwe, i chcę, żebyście Wy także zapisali w komentarzu, co Wy sądzicie o takim transferze. Czy według Was jest możliwe, to, że Messi zmienił klub jeszcze podczas zimy? A każdy taki komentarz to napisze, co sądzi o temat Messiego i innych transferów. Dostajemy serduszko i co, i to był ostatni, ostatnia plotka transferowa w tym odcinku. Więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Pamiętajcie, zostawić łapkę w górę. Fajnie, jakby się udało, jak mówiłem to na początku, sto apek pod tym filmem. I co, i teraz nie przedłużam. Widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Oczywiście z Daily. Piszcie propozycje odcinków, jakie chcielibyście zobaczyć. Do usłyszenia. Cześć.